Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest poseł Marek Jakubiak, sfederowany z Konfederacją. <grym> tak, tak. Trochę skomplikowane. <grym> no ale, <grym> ale rozumiem, jednak. że Federacja, Konfederacja jest <grym> tak, <grym> wszystko, wszystko razem. Od tygodnia... Trwa strajk nauczycieli. Dzisiaj zaczęły się egzaminy ośmioklasistów. No i nie wygląda na to, żeby udało się osiągnąć jakieś porozumienie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaapelował do nauczycieli o to, żeby zawiesili strajk na czas, na czas świąt, a po świętach przystąpili do obrad czy do rozmów okrągłego stołu, no ale nie wygląda na to, żeby cokolwiek z tego wyszło. Proszę Państwa, Panie Redaktorze, ja sobie przypominam taki, taki arogancki styl mówienia o tym, że rząd musi powziąć jakieś decyzje idące ku zapłaceniu tej niesłychanej, niesłychanej wysokości podwyżki, którą nauczyciele zażądali. Może inaczej, nie nauczyciele, tylko pan broniarz, reprezentujący część nauczycieli. I prawdę powiedziawszy, wtedy zastanawiałem się, co zrobić. I powiem, że pani minister Zalewska znalazła sposób, po prostu uruchomiła egzaminy, przeprowadziła te egzaminy. Egzaminy maturalne też pewnie przeprowadzi. I tyle. Myślę, że to był szachmat jednak, bo co by nie powiedzieć nasze dzieci miały być tą, że tak powiem, tym zakładnikiem całej tej sprawy. Czyli albo podwyżki i egzaminy, albo brak egzaminów i brak podwyżek. To pan jest jedną z nielicznych osób, która, która chwali panią minister Zalewską. Mam wrażenie, no bo... że powszechnie jak się słucha komentarzy, opinii, analiz, to ona jest sobie tą, tą czarną owcą, tą, która właśnie bo wie pan, bo nie pan, i tak dalej. Bo to najłatwiej, ale proszę się postawić na miejscu teraz na przykład pani Zalewskiej. Ja nie, ja jestem człowiekiem, który ocenia za pracę, a nie za atmosferę. Ja uważam, że, z, że panią minister w tej chwili schowaną. Ja rozmawiałem z panią minister, widziałem zmęczenie, widziałem przejęcie całą sytuacją, i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja, ja myślę, że my po, po prostu powinniśmy mieć do siebie wzajemny szacunek. I szczerze mówiąc. Proszę Państwa, kto by nie chciał, żeby nauczyciele więcej zarabiali? Kto by nie chciał, żeby pani za okienkiem więcej zarabiała? Kto by nie chciał, żeby policjanci godnie zarabiali? Pewnie jest tak, że wszyscy się zgodzą z tym i wszyscy też tak uważają, że powinni zarabiać więcej. Taka jest natura ludzka i tak zawsze jest. Ale nauczyciele by było. to jest specyficzne, specyficzna część sfery budżetowej, która w socjal ma naprawdę rozdmuchany aż za bardzo i bardzo dobrze się w tym czuje. I prawdę powiedziawszy, to jest tak, że. Dzisiaj wzywają do strajku ci, którzy wcześniej nic nie zrobili, żeby nauczyciele mieli lepiej. Nie dali im podwyżek, mówi o Platformie Obywatelskiej. A hipokryzja dzisiaj polega na tym, że Ci, którzy nic nie robili, krzyczą do tych, cokolwiek zrobili, bo przecież te 15% podwyżki, czy ileś tam procentowe podwyżki, miały miejsce. I one... mówimy o, procent, o, o tym, co rząd teraz zaproponował tak. w czasie negocjacji ostatnim I to jest wszystko źle. To jest wszystko źle. Natomiast y, y, 1600 zł, bo tak trzeba mówić, podwyżki dla wszystkich pracowników sfery y, 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 oświaty, no i po prostu budżetu nie taś, no przez to trzeba po prostu zrozumieć. Natomiast y, jak to się skończy, no, nauczyciele przegrają. Przegrają, dlatego że w tej chwili... Stawiają siebie ponad 50 Ale przegrają dzieci. to znaczy, co będzie? Pańskim zdaniem, jak to się zakończy? Muszą powrócić do pracy bez osiągnięcia tych postulatów, które w tej chwili zawierają Ja zgorszamy. myślę, że tak rząd sądzi, zrealizuje tak? te, te postulaty, które zaproponował. Oni zrealizują, dlatego, że jedna z, z chyba Solidarność podpisała porozumienie z rządem i to, to porozumienie zostanie zrealizowane dla wszystkich nauczycieli, nie tylko dla części, która jest w Solidarności. To jest oczywiste. Natomiast, prawdę powiedziawszy, już rodzice staną po stronie dzieci, a nie nauczycieli. E, dzisiaj w moim domu e, praktycznie odbywają się lekcje. No. E, to jest tak, że miejsce dzieci jest w szkole, miejsce nauczycieli jest przy dzieciach. E, koniec kropka. Naszą solidarną odpowiedzialnością jest to, żeby nauczyciele dobrze zarabiali. A druga strona mówi, że właśnie trzeba popierać nauczycieli, bo to jest inwestycja w przyszłość dzieci. W nauczycieli? W przyszłość? No tak, no bo nauczyciele, jak to będą zadowoleni. Panie okay, ale, ale nauczyciele uczą dzieci, a jak nauczyciele będą zadowoleni, będą dobrze uczyli, no i dzieci się będą dobrze rozwijały. Taka jest ta, że tak powiem, druga strona medalu, i to są ci, którzy takie tezy głoszą. No powiem szczerze, że bardzo daleko, bardzo daleko jest sposób nauczania dzisiejszy od sposobu nauczania niegdyś. Ja pamiętam jeszcze nazwisko mojej wychowawczyni z podstawówki. Pytanie brzmi, czy dzieci pamiętają nazwiska swoich nauczycieli sprzed paru lat? Znaczy wychowawców to pewnie pamiętają, bo z innymi. Oczywiście. Dzisiaj, panie redaktorze, mamy korporację, a nie szkołę. Dzisiaj w tych, w tych szkołach gdzie uczniowie są traktowani po prostu zwyczajnie trochę chyba inaczej niż y, y, powinno być to robione. A co pan poseł sądzi o tym, bo już takie sugestie pojawiały się właśnie z ust pana broniarza, że w sytuacji, jeśli się nie uda osiągnąć tych celów, które sobie ZNP postawił, to być może nie dojdzie do matur, nauczyciele albo nie będą dopuszczali, albo będą przeszkadzali i tak dalej. Mi się wydawało, że już mówiłem na ten temat dzisiaj, natomiast, proszę państwa, matury też będą, też będą przeprowadzone. Nie, ja wiem, bo pan wspominał, że będą ta, przeprowadzone, ta. ale jak pan traktuje tego typu, że tak powiem... No to jest następny za... etap szantażu. Ja uważam, że nauczyciele powinni dojść do, do takiego wniosku, że skoro można było od negocjacji jako główno, główne źródło inspiracji wszelkiego zła to jest definicja środowiska ZNP, odstawić panią minister, to można też i broniarza odstawić. Pan broniarz powinien w tej chwili odejść od negocjacji od stołu i powinny zupełnie dwie grupy negocjować, nie mające dzisiaj czynnego udziału w tym. Że... Ale Zależy pan, że to jest realne, bo wygląda na to, że akurat pan broniarz dosyć dobrze kontroluje ZNP. Pan broniarz od kilkudziesięciu lat protestuje. To jest <grym> człowiek demolka i on za każdym razem, jak tylko może, to protestuje, tak swoją rolę postrzega. Ja uważam, że Związki i zawodowe akurat do czego innego służą. Nie tylko mówienia o pieniądzach, a raczej o, o funkcjonowaniu pracownika w zakładzie pracy, odbaniu jego ten interes bezpiecz, bezpieczeństwa, i tak dalej, dalej. No ale szczerze mówiąc, nauczyciele naprawdę mają ten, ten, ten proces bezpieczeństwa socjalnego rozmuchany ponad wszystko. A jak pan no bo postulat socjalny jest oczywisty w przypadku tego strajku? Tak. Chodzi o podwyżkę i o lepsze wyposażenie A jaki jest cel? Polityczny i czy on jest, Pańskim zdaniem, tego strajku? Czy to przypadek, że on teraz akurat się pojawił? Czy pytanie zasadne zamysł? Pytanie zasadne, bo pana broniarza widzimy wszędzie tam, gdzie się pojawia Platforma Obywatelska. No, ja powiem, że to jest otwarty drugi front polityczny w tej chwili. Czyli z jednej strony Grzegorz Schetyna ze swoją ekipą, a z drugiej strony drugi front otwarty został. Przez pana broniarza. Martwi mnie to, że zapominamy, że demokracja ma swoje prawa, i o tym, kto rządzi, decyduje nie ulica, a wybory. A tymczasem wszystko wskazuje na to, że ten drugi front, ciekawy jaki będzie trzeci wymyślony front. Dzieł przypadku tu nie ma. Nie ma zbiegów okoliczności terminowych, to jest wszystko robione przed egzaminami. I proszę Państwa, gdyby nie działalność, gdyby nie sprytne posunięcie pani Zalewskiej, polegające na tym, że jednak odbyły się egzaminy, dzisiaj byśmy rozmawiali na ten temat, że przez Prawo i Sprawiedliwość dzieci nie przystąpiły do egzaminów. Taka, taki był plan. Czyli Pan sądzi, że to rzeczywiście, że tak powiem, było tak wymyślone, że żeby, że tak powiem, tak. dokonać zamieszania politycznego, tak. chciano powstrzymać egzaminy? Tak jest. I to, to było to oręże, które niestety zostało wytrącone z rąk pana broniarza, pana Grzegorza Schetyny. Dzisiaj drugi, taki, taka druga pułapka jest po stronie matur. I, I szczerze mówiąc, aż mnie to denerwuje, dlatego że proszę zauważyć, drodzy Państwo, że wykorzystuje się do tego wszystkiego nasze dzieci. No właśnie, znaczy jedna rzecz jeszcze abstrahując, znaczy już trochę od samego przebiegu strajku, jedna rzecz, która musi uderzać, to wszystkie sondaże, które ostatnio się pojawiły, pokazują albo nie pokazują w żaden sposób pozytywnego wpływu strajku na opozycję, bo raczej mamy do czynienia ze spadkiem poparcia dla koalicji europejskiej i utrzymaniem albo wzrostu dla prawa i sprawiedliwości niż odwrotnie. Czyli nie, nie bardzo wiadomo, czy rozumiem, że z tego by wynikało, że ten cel polityczny nie jest, czy nie został zrealizowany. Chip, ja się w życiu nie zajmował takimi hmm. rzeczami, jak na przykład odkrycie ostatnio bo przecież co mi do karty nauczyciela, co mi do tego wszystkiego nauczyciele byli do tej pory zadowoleni, nagle nie są zadowoleni, bo za mało zarabiają. Tam się w internecie różne rzeczy pojawiają. Myślę, że ci wszyscy nauczyciele, którzy dzisiaj śpiewają piosenki, robią sobie happening ze szkoły, czy też walczą z tak zwanymi łami strajkami w sposób, który urąga po prostu zwyczajnie godności nauczyciela, powinni zrozumieć że są w szkole dla dzieci i ich praca polega na tym, że są przy dzieciach, a nie odwrotnie. I prawdę powiedziawszy, chciałbym bardzo, żebyście państwo wiedzieli, że ten socjal, za który państwo polskie płaci, jest dla waszego dobra. Na przykład urlop dla poratowania zdrowia. Mi to po prostu ręce opadły, nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Każdy nauczyciel po siedmiu latach ma prawo do rocznego a w przeciągu swojej kariery trzykrotnego rocznego urlopu płatnego. Czyli możecie rok czasu nie chodzić do szkoły, do, do pracy i pensja się Wam należy z ubezpieczeniem. To no rozumiem, że w Pańskiej firmie tak nie jest. No dobrze. <laughs> Pan, aż mi ręce opadły, no, dlatego że dobrze. wszyscy mają trudną pracę. Natomiast y, y, sy, sytuacja jest taka: każdy może poratować zdrowie. Mamy od tego lekarzy, mamy od tego zwolnienia i tak dalej. A tutaj ponad, y, że tak powiem, prawem, prawem w Polsce dzieją się takie rzeczy. Karta nauczyciela do likwidacji, to jest po pierwsze. Bon edukacyjny, to jest drugie: to rodzic powinien decydować, gdzie jego pociecha będzie się uczyła i gdzie pieniądze idące za tą pociechą powinny być kierowane. I wtedy będziemy mieli dobre szkoły i złe szkoły. I ja nie wiem, czy to nie jest złe rozwiązanie, że na przykład mamy pedagoga, który faktycznie ma wyniki. A te wyniki czym są? Średnia na przykład z egzaminu rocznego. Średnia klasy egzaminu rocznego. Wyniki na przykład z egzaminów. Dlaczego to nie jest ocenne? Dlaczego nauczyciele nie są oceniani z tego? I to powinno ważyć na ilości pieniędzy przekazywanych, bo praca nauczyciela, proszę Państwa, też jest wymierna. Tutaj chciałbym po, po pozostawić kwestię nauczycieli i reformy systemu edukacji, ale zapytać pana o jeszcze jedną rzecz. Z perspektywy, właśnie nazwijmy to przedsiębiorcy, jest taka dyskusja, czy ta piątka plus, którą zaproponował prezes Jarosław Kaczyński, na ile jest to forma sprawiedliwości społecznej, wsparcia i, i, i też wsparcia dla gospodarki, bo te pieniądze tak, tak, kiedyś tam tak. wrócą, a na ile jest to forma rozdawnictwa. Jakie jest pańskie zdanie? Ja, Moje zdanie jest takie, że konsumpcją nie naprawimy państwa, że kon... Konsumpcja ma jest krótkoterminowa w, w założeniu biznesowym, bo to jest po prostu przekaz. Jedne, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że z jednej kieszeni się zabiera i to z państwa kieszeni się zabiera, a drugą ręką się daje tylko o 50% mniej. Więc ja chcę powiedzieć tak, że to wszystko Europa zachodnia już przeszła. Oni gdzieś jakieś 20-30 lat temu doszli do wniosku, że wolna kwota od podatku to jest ta kwota, która zapewnia godne życie w danym państwie. I te kwoty są w ilościach 50 tysięcy, 70 tysięcy. W Niemczech to jest prawie 30 tysięcy kwota wolna od podatku. I ci nauczyciele, pielęgniarki, emeryci, młodzi ludzie wchodzący mają kwotę wolną od podatku. Czyli uważa pan, że kwota duża, czy wysoka kwota wolna od podatku jest lepszą formą Oczywiście. wpływu? na państwa na gospodarkę niż transfer środków publicznych. Oczywiście to jest teraz tak. mhm. Oczywiście e, mało tego zaspakaja grupy. Wie pan, ja się boję domina. Ja się, cały czas się w odpowiedzialności za państwo polskie boję domina. Bo jeżeli nauczyciele potrafią powiedzieć co mi najbardziej najbardziej yy, 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 ukuło w serce, dla emerytów macie, dla dzieci macie, a dla nas P�시다. nie macie i ono po, po prostu mi ręce opadły. Emeryt to jest człowiek, który naprawdę na skraju dostaje dzisiaj pieniądze, bo mówimy o tysiącu paru złotach, złotych i całe życie na to pracował. I dzisiaj stawać i mówić, o dla nich jest, zapomoga 800 złotych raz w roku, a dla nas nie ma. No przecież to jest po prostu, powiedziałbym, że tego co to powiedział, to bym zwolnił po prostu tak ad hoc. Proszę Państwa. Emeryci nie powinni płacić w ogóle podatku żadnego. Żadnego podatku. To jest bzdura, to jest inżynieria finansowa państwa polskiego. I tu musimy się zatrzymać, postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję przepromie. Moim gościem był Marek, jak poseł Marek Jakubiak, Konfederacja. O. Dziękuję bardzo.